Elo, witam, ja jestem Oskura, to jest film z gry Metin 2. W dniu dzisiejszym chciałbym Ci tutaj zdradzić kilka informacji dotyczących rozwoju mojej postaci itd., itd. Na wstępie powiem, że to jest film z openingu otwierania, marnowania raczej 300 złotych piłek. Co do tego samego openingu, to w sumie nie ma nic ciekawego do dodania. Ze złotych piłek lecą zmianki, dodania, perły. No i w sumie chyba tyle z takich ciekawszych rzeczy. A jeszcze raz zapomniałem o tym wspomnieć. Także w sumie tyle. Poza tym to takie śmieci, wydaje mi się, no eliksiry księżyca, słońca i książki lidera. No nie są to zbyt atrakcyjne przedmioty, biorąc pod uwagę, że jest to nic nie warte i nie da się tego handlować, nie da tego się nawet sprzedać u handlarki. Tylko trzeba walić w depozyt i marnować swoje miejsce w ekwipunku i tam w ogóle. No i cóż mogę dodać do tego całego otwierania? Powiem tak, wydałem 30 won na piłeczki, a jak gdyby wartość tych przedmiotów, które dropły z owych piłek, wynosi jakieś 5 won, czyli jestem jakieś 25 won do tyłu. No, jest to dość nieprzyjemne, bo mógłbym sobie coś za to kupić, no i w ogóle. Co jeszcze? To ten dropek, którego właśnie widzicie, z niego będzie zwojowanie czerwonego ostrza. Będą jakieś level up i w ogóle będę go expić. No i chyba tyle. Zbliża się taki super fajny odcinek zmiksowania i też z otwierania złotych piłek. Także od razu tutaj zaspoileruję kolejny odcinek. Jeszcze konkurs, tak, jest konkurs. Chciałem wam powiedzieć właśnie o tym konkursie. Raczej tobie już tak bardziej personalnie, bo wiadomo, że ty wygrasz. Taka sytuacja. Co zrobić, żeby wygrać? Co zrobić, żeby w ogóle wziąć udział? Raczej tak, wziąć udział, bo wygrać to tak trochę loteria. Ale dobra, w każdym razie musisz walnąć suba, łapkę w górę i komentarz. W komentarzu musisz napisać hashtag Tasmania i dodać swój nick, ponieważ będę nadawać nagrodę pocztą, która, no taka wiecie, taka skrzynka, która stoi obok depozytu. I w sumie tak odbierzecie to w ten sam sposób, w sensie ty odbierzesz w ten sam sposób jak ja nadam, a to będzie pokazane na filmie, wydaje mi się. Ewentualnie przy tym jak tam wyniki konkursu będą, to no, to wtedy będę nadawać pocztą i wtedy pokażę jak to wygląda, wtedy sobie odbierzesz. Jest to ogólnie 10 złotych piłek, czyli całkiem fajnie w sumie, bo może nie dużo, ale zawsze coś. Ogólnie to jeszcze chcę zrobić jeden taki, tutaj takie losowanie, a już trochę ciekawsze, bo itemy będą warte, myślę, nie wiem, 200-300 kk nawet. Będzie to ekwipunek na wojownika, taki raczej podstawowy, taki na start dla początkujących, bardzo, bardzo fajny. Coś typu Evo 9, FMS 9, no i takie duperele. I tyle, ale będę nagrywać to, w sensie będę losować te przedmioty, kiedy będę robić Core Dracoinsy, ponad 3000 będę przerabiać na jednym filmie, także może być całkiem ciekawie. Ogólnie jest, powiem tak, pożalę się teraz trochę, jest po pierwszej w nocy, jestem no tak średnio zmęczony w sumie, ale powiem tak, nagrywanie tego filmu, samego otwierania zajęło mi ponad godzinę, kupowanie, przekładanie i tak dalej, zajęło mi co najmniej 20 godzin, bo też dropiłem, no może niedługo, ale trochę dropiłem. Jeszcze kupowałem zwykłe takie piłki, po prostu stałem i to przerabiałem. No, dość czasochłonne to jest tak swoją drogą. Do tego montaż 2 godziny, tak, niby nic, ale tutaj tego trzeba nagrać raz, drugi, trzeci, dziesiąty audio, gdyby dograć. No i zmontować. Wrzuciłem na YouTube, fajnie. Okazało się, że coś tam nie grało i musiałem to usunąć. I nagrywam właśnie jeszcze raz. Także chyba tyle z moich gorzkich żali. Nie do końca pamiętam, co chciałem powiedzieć. W każdym razie, a już pamiętam. Mam takie pytanko do ciebie, drogi widzu. Mam trutę 7, 35 średnich. Nie wiem, czy ją ulepszać, czy ją kupić lepszą, w sensie większe średnie, na przykład 40-45, czy kupić taką 40-45, ale plus 9, już nie do ulepszenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zapraszam Cię na grupę na Facebooku, na fanpage, tam wrzucam informacje o filmach, o streamach i zapraszam Cię do gildii tej masarni. Ogólnie to mało aktywna, raczej bez teamspeaka, no i w ogóle, ale jeżeli nie masz nic ciekawszego do roboty, nie chcesz, żeby Cię ktoś zapraszał do gildii i tak dalej, to zapraszam
serdecznie. No i jeszcze chciałbym się pochwalić, że byłem w Zaklętym Lesie, mam 74% ABS-u na wiatr i tak średnio sobie radzi, szczerze mówiąc. Wręcz nawet kiepsko bym powiedział, bo nie mam damage'u, ani trochę, także lipa. Niemniej jednak mam nadzieję, że ten potężny pies nawony będzie sobie całkiem radził, także tyle. No i w sumie to już takie podsumowanie może być tego całego mojego wywodu. Czyli co? Losowanie. Przypominam, że jest losowanie. Jak gdyby wyniki tego losowania będą od 7 do 14 dni po wrzuceniu tego filmu. Także pamiętaj, sub, łapka w górę i komentarz, hashtag Tasmania. No i podaj tam swój nick. Ja jakiś komentarz wylosuję jakąś pewnie stronę losującą. Także co, nie pozostaje mi nic innego niż pożegnać się z tobą, życzyć ci, żebyś miał wspaniały dzień, trzymaj się i cześć, narka.